kilka tygodni przed świętami, no już nam został tydzień przed świętami, to okres zaganiania. Szukamy. Szukamy prezentu. Szukamy prezentu dla cioci, mamy, babci, dziadka, wujka, taty, mamy. Mamy już chyba wspominałem, najwyżej mama dostanie dwa razy prezent. Ale ten prezent musimy gdzieś wsunąć, czyli pod choinkę. Choinek jest mnóstwo. Są wysokie, niskie, szczupłe, grube. Którą wybrać? I tu jest kolejny problem. Jakie choinki ludzie najczęściej wybierają? Te bardziej gęste, mniej gęste? No najczęściej jednak jest wybierana jodła kaukaska. Te właśnie, które tutaj widzimy z tej strony oraz tam dalej w doniczkach. Z tego względu, że najdłużej stoją. Nie sypią się, są najładniejsze, najbardziej równe, zielone. Jak jest z konkurencją? Bo ludzie też kupują sztuczne choinki. Tutaj u Państwa chyba sztucznych choinek nie ma. Sztuczne choinki jednak w pewnym momencie zlikwidowaliśmy, dlatego że raz, że są bardzo szeroko dostępne w sklepach wielkopowierzchniowych, w marketach, oraz jednak ludzie odchodzą u nas w Polsce od choinek sztucznych i w większości przypadków kupują choinkę prawdziwą. Po sklepowych szaleństwach z drzewkami choinkowymi nadszedł czas na trochę wiedzy i praktyki. W tym pomoże nam Agnieszka Kojaska z Nadleśnictwa Schojny. Szał na choinki przed świętami. Tydzień czasu do świąt. Jakie choinki ludzie częściej wybierają? Czy te sztuczne, czy żywe? To znaczy, z naszego punktu widzenia leśników, trudno powiedzieć, które są choinki częściej wybrane przez ludzi. Zdawałoby się, że jednak te żywe, ponieważ jest to nasza tradycja i ta żywa choinka jest symbolem tradycji Świąt Bożego Narodzenia. Co z ludźmi, którzy wchodzą do lasu, siekiera, po drzewku, drzewko na bagażnik i heja do domu? No to już jest szkodnictwo leśne, to już jest wykroczenie, a nawet przestępstwo. Jest to czyn nielegalny, zabroniony. Tu są kary pieniężne, a nawet inne sankcje w przypadku złapania takiej osoby. Jest to proceder po prostu nielegalny, tak? Z tym trzeba się liczyć. Leśnicy w tej chwili pilnują te miejsca, w których te choinki mogą być nielegalnie pozyskane. Straż leśna w połączeniu również z policją prowadzą patrole na terenach leśnych, na drogach dojazdowych do miejsc, gdzie występują świerki atrakcyjne dla społeczeństwa. I staramy się temu zapobiegać. Tak? I tutaj jedynie możemy apelować do ludzi, żeby w ten proceder się po prostu nie angażowali i nie dokonywali takich czynów. Na pewno choinka po ścięciu w lesie musi jak najszybciej trafić do pojemnika albo do stojaka, w którym jednak będzie miała dostęp do wody. Ta transpiracja, przewodzenie wody w okresie zimowym jednak u drzew iglastych następuje, dlatego one utrzymują igliwie, więc posadowienie choinki w stojaku bez wody automatycznie wiąże się z tym, że jednak szybko ona straci igły. Co ważne, niedobre dla choinki również jest to, gdy w momencie ścięcia i przebywania jej w lesie w niskiej temperaturze bardzo szybko ją wstawimy do domu, gdzie jest bardzo ciepło, tak? Nastąpi też taki szok termiczny dla tego drzewka, więc najlepiej ją tak trochę zahartować, przenieść najpierw do jakiegoś pomieszczenia, gdzie temperatura jest troszeczkę wyższa niż na dworze i dopiero później do domu. Ale pamiętajmy, ten dostęp do wody jednak jest dla tego drzewka ważny. O choinkach wiemy już trochę więcej. Jednak jaką choinkę ludzie wybierają do swoich mieszkań? Zaletą choinki sztucznej jest to, że może zdobić nasze mieszkanie codziennie, nawet i na wakacje. Nie musimy się wówczas przejmować sprzątaniem mieszkania. Jednak to choinka żywa nadaje ten świąteczny klimat, w szczególności swoim zapachem. Na kiermaszu świątecznym możemy też kupić choinki. Mniejsze trochę niż w te sklepie albo w lesie. Czy ludzie też na przykład stawiają takie choinki chyba głównie w pracy? Nie tylko. Ja myślę, jaki wystrój pomieszczenia, jaki wystrój domu, także to każda choinka znajdzie swoje miejsce. A pani jaką preferuje? Bardziej taką sztuczną czy żywą? Nie, żywą. Żywą, ewentualnie jeszcze właśnie coś takiego z szyszek, z orzechów, tak? Także, ale żywa dominuje. I w naszym domu seniora, i prywatnie też również. To idziemy tutaj do pani. Nie, pani są niemedialne, nie. Ja tak samo. Jaką pani woli choinkę? Sztuczną czy żywą? No wiadomo, że żywą. Dlaczego? No bo też sztuczna się nie sypie. Nie, no ale sztuczna nigdy nie odda tego uroku, świątego zapachu, aromatu, tego świerku. Nie ma porównania w ogóle. Nigdy sztucznej. Dziękuję bardzo. Jaką pan preferuje choinkę? Żywą czy sztuczną? Żywą. Dlaczego?
przecież... Bo żywa to żywa, a sztuczna to sztuczna. No właśnie, sztuczna się nie sypie, ale żeby pożywić trzeba sprzątać. To jest cały urok choinki, że się sypie, między innymi. Dziękuję bardzo. Dzięki. Na początku wspominałem o prezentach, które są umieszczane pod choinką. Pytanie, jaki najlepiej prezent kupić? Odpowiedź chyba jest prosta i banalna, szczególnie lance. Biżuteria, łańcuszek, coś pięknego z serduszkiem będzie idealne. Tylko jak to wszystko dobrać? To jest kolejny kłopot. Jaką biżuterię ludzie najczęściej wybierają pod choinkę? Najczęstszym prezentem pod choinkę wydaje mi się, że są kolczyki. To jest taki najpopularniejszy prezent, ewentualnie pierścionek, z tym, że przy pierścionku jest problem z rozmiarem, zazwyczaj nie jestem trafiony, dlatego myślę, że kolczyki, ewentualnie łańcuszki, takich jak mamy tutaj, celebrytek tak zwanych, to jest dość popularna rzecz jako prezent świąteczny. To jest dla kobiety, ale mężczyzny? Mężczyzna to typowo, łańcuszek, to jest standard jako prezent dla mężczyzny. Czy ludziom przypomina się tydzień przed świętami, czy jakoś wcześniej sobie przypominają, że trzeba coś kupić? Z roku na rok jest tendencja, że ludzie wcześniej myślą o prezentach, chociaż bardzo często największy tłok jest w samą Wigilię. Czyli w samą Wigilię potrafią przyjść? Dokładnie. Od samego rana już nawet bywało, że ludzie czekali na mnie przed otwarciem, żeby coś tam zakupić. Więcej jest mężczyzn czy kobiet? Raczej mężczyzn. Wiadomo, dla kobiety co kupić. Tak, biżuteria. Dokładnie. Dobra, wspomniałem na początku, że za tydzień święta. Problem jest taki, że ja choinki nie mam. Co muszę zrobić, żeby ją kupić? Ja wiem, że mogę iść do sklepu, czy też do nadleśnictwa, no ale powiedzmy, że dostałem pozwolenie, mogę iść wyciąć. No, pozwolenia jako takiego dostać nie możesz. Czyli nie dostałem. Nie. Tak jak wspomniałeś, można kupić choinkę u nas, przy siedzibie nadleśnictwa są sprzedawane, ale przy siedzibach niektórych leśnictw również. Tutaj jesteśmy przy siedzibie leśnictwa Kamienny Jas i w tym momencie leśniczy za chwilę nam wystawi asygnatę jako dowód sprzedaży tej choinki, ale żeby już nie angażować osobiście leśniczego albo jakiegokolwiek innego pracownika, to pozwolimy już sobie w tym momencie wyjątkowo na wycięcie tej choinki, po czym... Wsadzimy ją z powrotem. Nie, po czym udamy się po dokument potwierdzający legalność jej nabycia, tak? Dobrze. Także ja rozumiem, że pan redaktor sam oczywiście będzie chciał wyciąć, dostąpić tego zaszczytu wycięcia choinki, tak? Mogę spróbować. Czy ja mam to uczynić? Nie, jeżeli to nie jest trudne, to mogę spróbować. Jeżeli sobie nogi nie... Najwyżej będzie kolejny temat, ratowanie nóg w szpitalu, więc damy radę. Wymiana. Dobra. Ważna rzecz, po pierwsze, musimy odchylić sobie gałęzie, podejść odpowiednio. I tu, tak? Tak. Proszę. Dziękuję, mamy choinkę. I udajemy się do leśniczego. Leśniczego, tak. I Paweł, sprawa, szykuj wiadro z ziemią. I z wodą. Nie wiem, gdzie mi ją... Tak, postaram się gdzieś ją umieścić. Dobra, idziemy do leśniczego.